Ostatnio przeczytałem w internecie o wyjątkowej kradzieży na jednym z pól w naszym kraju. Otóż synowa, zięć i teściowa wybrali się, aby ukraść, uwaga, pietruszkę wartą 30 zł. Nagle okazało się, że właściciel pola zauważył tych oto sprawców kradzieży. No a sprawcy nie wiedzieli, co zrobić, moi drodzy, więc schowali się w różne miejsca. Synowa za drzewo, z tego co wiemy, zięć chyba w pole, a teściowa gdzie? W budzie dla psa. No i teraz ktoś powie, no tak, to miejsce dla teściowej tak naprawdę. Nie, 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 no nie przesadzajmy. To po prostu był tylko i wyłącznie taki oto wyjątkowy przypadek.